Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvola, to jest The Crew, witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, po zakończeniu serii fabularnej z tej gry, oczywiście wracamy. Wracamy, będziemy się widywać w tej grze od czasu do czasu, w takich pomniejszych odcinkach, pojedynczych odcinkach lub też pomniejszych seriach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj będę chciał oczywiście, tak jak głosi nazwa odcinka, skupić się na prostym sposobie zarabiania na właśnie misjach frakcyjnych. Okej, słuchajcie, zerknijmy sobie na mapę. No właśnie, ostatnio była kolejna aktualizacja, która poprawiła działanie gry. Gra działa teraz dużo, dużo lepiej niż działała wcześniej. Okej, słuchajcie, przełączmy sobie. No i też oczywiście dodała kilka nowych samochodów, z tego co zdążyłem zauważyć. Między innymi właśnie samochód, który dzisiaj pojeździmy, a więc między innymi Abartha 500, Fiat 500 w wydaniu firmy Abarth. Okej, weźmy sobie pierwszą misję frakcyjną, którą ja uwielbiam. Jest ona przeznaczona dla samochodów ulicznych. Jest bardzo fajna. Bardzo fajna, bardzo przyjemna. Okej, zagrajmy sobie. Ja gram oczywiście solo. O co chodzi w tej misji? Mianowicie musimy po prostu tylko przejechać z punktu A do punktu B, nie niszcząc naszego samochodu. To jest jedyny wymóg, nie ma żadnych ograniczeń czasowych. I za tą misję ja dostaję 33 tysiące, a to dlatego, że punkty premii sobie przeznaczyłem właśnie do dodatków za... To zarabiam 10% więcej za misje frakcyjne. Na pewno zauważyliście, że w samochodzie przednionapędowym buksowały tylnie koła. Tak, to jest co prawda dziwna sytuacja. Dobra, słuchajcie, przejedziemy się. O, źle pojechałem. Tak, to jest właśnie Abarth 500. Fajne autko. Nie jeździłem nim praktycznie jeszcze w ogóle. Zresztą jestem tuż po pierwszym uruchomieniu gry od czasu tego patcha. Zdążyłem tylko ten samochód właśnie sobie przerobić na wersję uliczną. Samochód jest uroczy. Samochód jest uroczy. Wygląda świetnie. Swoją drogą. Okej. No i jeszcze dzisiaj będzie jeszcze jedna misja, którą będę chciał wam pokazać. Tym razem następna misja będzie dla samochodów torowych. I będzie dużo, dużo szybsza niż to tutaj zobaczycie, ale też mniej opłacalna. W sensie, że krótsza trasa będzie jest do przejechania, ale trasa jest ciekawsza. Ale słuchajcie, to jest chyba jeden z najprzyjemniejszych sposobów, jaki można zdobyć tutaj 33 tysiące za każdy przejazd. Ja lubię się tak bawić. Dzięki temu odblokowuję kolejne samochody, mam hajs na ich tuning. Pięknie, ładnie. 500 ze skorpionem na masce. Wszak to oczywiście Abarth. Abarth jest to oczywiście firma, jest to nadworny tuner Fiata. Jest to firma, która przygotowuje samochody, między innymi samochody rajdowe Fiata. Ale też oczywiście prowadzi sprzedaż samochodów cywilnych. O, słuchajcie, to maleństwo ma naprawdę niezłego kopa. Szczególnie po wmontowaniu w niego części z 40 poziomu. A więc maksymalnie najlepszych części, jakie są dostępne, te brązowe, podstawowe części. Ma tu jakieś 330 koni mechanicznych, to maleństwo. I rozpędza się do, za chwilkę wam powiem do ilu. Wyrzuciłem ponad 250, a dopiero czwarty bieg był. Wow! Dobra, trochę zaszalałem. Trasa jest dosyć fajnie zróżnicowana. Mamy tutaj
odcinek autostradowy. To jest odcinek, w którym właśnie się przemieszczamy. Zresztą końcowy odcinek także jest autostradowy. Jest tu dosyć spory ruch na tym odcinku. I będziemy mieli odcinek taki dosyć wiejski. Drogami takimi dosyć starymi drogami. Czuć na nich po prostu, że ten asfalt już ma dosyć. Wow, zahaczyłem o gościa. No niestety. Oczywiście, ja to wcale nie muszę tak gnać, tak? Mogę sobie jechać z prędkością 2 km na godzinę. Ponieważ hajs i tak dostanę i tak, o ile nie rozwalę samochodu. Rzecz jasna. Jest to fajna trasa do testowania samochodów ulicznych. A więc jeśli na przykład macie świeżo zrobiony samochód uliczny i przed normalnym wyścigiem chcecie go przetestować, to jest to naprawdę dobre miejsce do tego. Trasa jest bardzo fajnie urozmaicona. No i teraz właśnie wjeżdżamy na odcinek. A jeszcze nie teraz. Teraz wjeżdżamy na taką zwykłą drogę. To nie jest droga szybkiego ruchu. Ale już się powoli zaczyna tutaj robić ciekawie. Zaczynają się pojawiać bardzo ciekawe zakręty. Zresztą będziemy przejeżdżać tutaj przez Apalachy właśnie takimi drogami bocznymi. Naprawdę daje sporo frajdy tego typu zabawa. Dobra, o, skręćmy tutaj. Dobra. Myślę, że następnym odcinkiem, jaki będę nagrywał z The Crew, właśnie to będzie miniseria, to będzie wyprawa z drogą 66. To jest rzecz, którą zawsze chciałem zobaczyć, przejechać tą trasę. I no, myślę, że będzie to naprawdę interesujące. A tymczasem, słuchajcie, właśnie wjechaliśmy na stare drogi, stare boczne drogi. A możemy troszeczkę zwolnić, nie muszę tutaj tak gnać. Ale powiem szczerze, samochodzik prowadzi się bardzo dobrze, jak na takie maleństwo. Jakie samochody otrzymałem? Odblokowałem sobie Dodge'a Vipera. I w ramach tegoż ostatniej aktualizacji i wykupienia dodatku Session Pass dostałem jeszcze Dodge'a Vipera z 2013 roku, ponieważ ten pierwszy jest 2010, ten, który jest dostępny dla wszystkich. A ja dodatkowo mam jeszcze Vipera z 2013 roku, a więc tą najnowszą wersję. I dostałem także jeszcze Astona Martina Zegato V12. Naprawdę samochodzik, który daje radę. Mam go w wersji wyczynowej. Wow! Oj, czuć, że tutaj ten asfalt nie jest równy i dosyć czuć pracę zawieszenia po prostu. Ja osobiście bardzo lubię samochody uliczne. Bardzo fajnie mi się nimi jeździ, a ten Fiacik, się naszym Abarth, Świetnie sobie radzi właśnie w zakrętach. Jest po prostu boski. Takie maleństwo, a ma takiego kopa. Świetna sprawa. Dobra, mamy do przejechania jeszcze 23 km. Wow! Wow! Czasem tak bywa. Czasem tak bywa, jak się przesadzi. Fajnie czuć, słychać ten świst z turbosprężarki w tym silniczku. Jelenia przejechałem. Dobra, teraz chwileczkę znowu normalną drogą i za chwilkę znowu będziemy wjeżdżać
na ten stary, pofałdowany asfalt. O, właśnie tutaj. Tak, właśnie przejeżdżamy przez Appalachy. Jesteśmy w Stanach Węglowych obecnie. Jak widzicie, lusterka dalej nie działają z wnętrza. Ale mam nadzieję, że za niedługo chłopaki z Ivory Tower to zrobią. Ivory Tower to oczywiście developer, a wydawcą jest Ubisoft, The Crew. Nie wiem czemu. Słuchajcie, ogólnie rok 2014 dla Ubisoftu był chyba trudnym rokiem. Wydali całą masę gier, która po prostu była niedokończona. Dotyczy się to Assassin's Creed Unity, właśnie The Crew. Nie wiem czemu, po prostu jakoś tak. Czy wiecie, to jest to, że o ukończeniu danego projektu i do przygotowania go do wydania, do publikacji, do dania go do sprzedaży decyduje wydawca, a nie twórcy. Dlatego, o, właśnie ostatnio, właściwie chyba wczoraj została ogłoszona data, przesunięcie daty premiery GTA 5, co jest dobrym posunięciem. Co jest dobrym posunięciem. Ja wolę poczekać te 2 czy tam nawet 3 miesiące na to, aż ta gra będzie wystarczająco dobra, niż dostać taki, wiecie, półprodukt, tak jak to ma miejsce z grami wydanymi właśnie przez Ubisoft. Dobra, a my tymczasem pędzimy przez Stany Węglowe. Uuu, tego zakrętu nie lubię. No cóż, taki troszkę kobiecy ten samochód jest. Ale kurde, prowadzi się genialnie. A po odpowiednim tuningu ma takiego kopa. Naprawdę, naprawdę kawał dobrego samochodu. Ale piszczy. No, jedziemy. Mi zazwyczaj przejazd tej trasy zajmuje około 15 minut. 15-16 minut. Najwięcej czasu tracę na ostatnim odcinku. Jest to odcinek autostradowy, ale zawsze wjeżdżamy na tą autostradę w godzinach szczytu. I tam jest po prostu masakra. Tyle samochodów się tam kręci, że nie ma po prostu jak się tam rozpędzić. Zauważyłem, że w tym aparcie działa zegar odpowiadający za wskaźnik sprężarki. Wskaźnik sprężarki. No słuchajcie, zaczynamy. Uuu! To bolało. Niestety. Zaczynamy powoli, słuchajcie, wjeżdżać właśnie na ten odcinek autostradowy. Przed nami Waszyngton, do którego jednak nie jedziemy, bo jedziemy do doków na południe od Waszyngtonu. No, ciekawe autko, ciekawe autko. Dobra, mamy 33 km za nami, przed nami jeszcze 11. Dobra, to trzeba zwolnić, bo manewrowanie pomiędzy tymi samochodami nie należy do łatwych, do łatwych rzeczy. No wiecie, mogę na przykład tutaj jechać razem z nimi w tym korku, albo próbować się przeciskać. Ja wybieram tą drugą opcję, bo inaczej to bym tutaj jechał dobre pół godziny. Wow, masakra. Jadę 260 km na godzinę pomiędzy samochodami na autostradzie. Ale jak ten samochód się prowadzi, on po prostu nie ma... Słuchajcie, ja to w ogóle nie wyczuwam w nim przechyłów na zakrętach. Dobra. O, jesteśmy w Nowym Jorku. Przynajmniej
na jego terenie, gdzieś tam. Administracyjnie rzecz ujmując. No i teraz Waszyngton, na przedmieścia wjeżdżamy. Do końca zostało nam 7 km. Ładnie połyka te kilometry ten samochodzik. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Autko naprawdę zacne. Dobra, dobra, bez szaleństw. Jadę za szybko pomiędzy tymi samochodami. Co się może dla mnie za dobrze nie skończyć. No, słuchajcie. Nie wiem, czy dam radę tak pojechać. Okej, słuchajcie, jeszcze 4,5 km. Wow, ale autostrada nad Atlantykiem. Właściwie nad zatoką. Nieźle to wygląda. Zresztą ta trasa zawsze robi na mnie duże wrażenie. Za każdym razem, kiedy przez jadę tutaj, bardzo lubię właśnie to zadanie frakcyjne. I mam nadzieję, że tego typu zadań frakcyjnych tutaj będzie więcej. Nie interesują mnie za bardzo tutaj wyścigi. Ja wolę po prostu podróżować. A jeśli mi za to jest mi w stanie ktoś dobrze zapłacić, to ja jestem jeszcze bardziej happy. Owszem, wyścigi też są fajne, ale ja jakoś tak wolę po prostu dobrze się bawić samą jazdą po ulicach, niekoniecznie czując ciśnienie wyścigu. Dobra, jedziemy tędy. Przejeżdżamy na inną autostradę. A nie, właściwie nie jesteśmy na autostradzie, już jest... Właściwie sam za chwilkę jest meta. Musiałem przywalić oczywiście na końcu. Uwaga! Masakra. No tak, jeszcze rozwalę ten samochód. Zauważcie, że tutaj lusterka są. Lusterka działają. Ciekawa sprawa. A jak z wnętrza widzimy, patrzymy, to niestety tych lusterek nie widać. Okej, słuchajcie, teraz zajmiemy się drugim zadaniem frakcyjnym, którym będę chciał wam pokazać. Proszę bardzo, 33 tysiące hajsu dla mnie. Za po prostu jazdę przed siebie. Bardzo miło, bardzo przyjemnie. 5 tysięcy samochodów wyprzedziłem ulicznych. W czasie jazdy dowolnej, to chciałem powiedzieć. Okej. Czekajcie. Najpierw się może przesiądźmy do samochodu. Drugiego samochodu, którym właśnie będziemy chcieli pojechać. McLarena 12C GT3 doskonale znamy. Ja bym chciał tutaj wybrać właśnie naszego Dodge'a Vipera. W wydaniu torowym. Otóż taka, słuchajcie, bestyjka. I nią udamy się na kolejne wyzwanie frakcyjne. A mieści się ono tutaj. Nazywa się Na Sucho. 8800 jest do zgarnięcia. Ja myślę, że dostanę tutaj około 10 tysięcy. Okej, zagrajmy. Lecimy solo. No, zobaczymy. Chętnie wam pokażę. Są bardzo, bardzo fajny teren jest tej przejażdżki. Musimy dojechać na pustynię Mojave. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy samochodem torowym, więc prędkości mogą być tutaj niemałe. No dobra. Rozgrzewamy opony. Gazu, moi drodzy. Oczywiście widok z wnętrza. Jesteśmy w dolinie... W dolinie śmierci. Dobra. Pędzimy. Mamy 300 na godzinę. Nie znam kompletnie tego samochodu. Nie wiem, jak on się może tutaj zachować. Dlatego pojadę troszkę asekuracyjnie. Ale hamulce ma... hardkorowe. Powiem szczerze. Cały czas przyspieszam. Pedał gazu w podłodze. Siódmy bieg.
330 km na godzinę prawie. To jest, zmniejszyłem prędkość. Bo zaczyna mnie ta prędkość troszeczkę przerażać. No, słuchajcie, jest mocny. Samochód prowadzi się genialnie. Chociaż wiecie, jeszcze nie było jakichś super ostrych zakrętów. Na razie są raczej łagodne łuki. Do przejechania mamy 15 km. Dla samochodu torowego to niewiele, który rozwija tak ogromne prędkości. Ale niezwykle płynnie się prowadzi ten samochód. Ogólnie gra zyskała mocno na płynności. Płynność gry, jeśli chodzi o moje nagrywanie, gdzie po tym ostatniej aktualizacji wzrosła o co najmniej kilka klatek na sekundę. Po poprzedniej aktualizacji prędkość nagrywania nie osiągała nawet 30, a teraz przekracza 30 i to grubo. O tak. Nieźle. Niezła zabawa. Meta gdzieś tam na horyzoncie. Jeszcze daleko. 11 km ode mnie. Naprawdę sporo. 360 km na godzinę na liczniku. Dobijamy do 370. Lekkie dohamowanie. Dosłownie, słuchajcie, ja tylko musnąłem ten hamulec. Ten samochód niemal stanął dęba. O, wow! Tego typa po prostu nie brałem pod uwagę. Powiem szczerze, ten samochód prowadzi się lepiej niż mój McLaren. McLaren... jakiś taki bardziej narwisty jest. Tutaj jest po prostu cisza i spokój. I naprawdę przyjemnie się jedzie. Oj, coś się dzieje z obrazem. Nie wiem, czy wy to zobaczycie na nagraniu. Mam nadzieję, że nie. Ale czasem ma tendencję do drżenia. O, jeszcze jest tutaj trochę do poprawienia w tej grze. Ach. No cóż, wytrzymałość samochodów torowych jest dużo mniejsza niż ulicznych. Mam takie wrażenie. A po prostu jest inna czułość ustawiona obrażeń na tej misji. 4 km mamy do przejechania. Wow! Ach, ale przywaliłem. Dobra, włączę sobie widok zewnętrzny. Miał tak czerwony Viper. Z ogromnym logo kobry na masce. No i spieprzyłem. Powtórzmy. Tak, ja jestem za. Powtórzmy. Bardzo pięknie się jedzie. No, pierwszy raz spieprzyłem to zadanie. A więc trzeba, słuchajcie, naprawdę tutaj uważać i nie ma co kozaczyć i szaleć. Można takie zadania spieprzyć, jeśli rozwalimy nasz samochód. Ale wtedy wystarczy to tylko powtórzyć. Teraz, słuchajcie, przejdziemy się jeszcze raz. Ja z wielką przyjemnością to zrobię. Bo jedzie się naprawdę, naprawdę przyjemnie. 21 km do przejechania. Ten pierwszy odcinek jest banalny. Jest fenomenalnie prosty, słuchajcie. Samoloty, myśliwce nad nami przeleciały. Widzieliście? Tam lecą. Za mną. Dobra, pojedziemy teraz troszeczkę wolniej. Troszkę spokojniej. Jezu, słuchajcie, jak ten samochód bosko przyspiesza. Ta prędkość jest naprawdę uzależniająca w tych samochodach torowych. Nie, ja jednak preferuję widok ze środka.
Nie lubię tracić kontroli nad samochodem. Piękna sprawa. Ale ta turbina... Ale ta turbina tutaj świszczy. Dobra. Słuchajcie, pędzimy. 14 km pozostało. Do mety. Mam nadzieję, że tym razem się to się nie skończy tak jak poprzednio. Okej, pędzimy. Nie lubię, kiedy ktoś tak przejeżdża przez skrzyżowanie w takim samym stylu jak ja, czyli na pewniaka. 12 km, tutaj szersza droga. Możemy przycisnąć 330, 340 na liczniku, 350, 360, dobra. Teraz znowu możemy troszeczkę podcisnąć. Musiałem troszeczkę dohamować, bałem się, że mnie wyrzuci na samochód jadący z nadprzeciwka. Dobra, jedziemy cały czas. 320. Niezła prędkość. Wiem, co zrobię, słuchajcie. Kiedy zbiorę więcej samochodów torowych, właściwie wszystkie, kiedy uda mi się zebrać, wybiorę się na pustynię solną i urządzimy sobie wybory najszybszego samochodu w grze. Ze szczęściami standardowymi, czyli z brązowymi na 40 poziomu. Taki jest mój niecny plan, moi drodzy. O, dobra, uwaga, zaczyna się ten górski odcinek krętych zakrętów. Takie, wiecie, to jest masło maślane, nie? Kręty, zakręt. Sama nazwa wskazuje, że zakręt powinien być kręty. Mogłem powiedzieć ostrych zakrętów. Island Empire. Jesteśmy w takim miejscu, wie? Inland, przepraszam. Dobra. Gdzieś tam zahaczyłem, bo mam uszkodzenia. Ale bajka, słuchajcie, to jest... Naprawdę, ja bym mógł tak jeździć cały dzień i by mi się to nie znudziło. Znaczy do momentu, aż by mi palce nie odpadły z bólu. Ja tak już kilka razy miałem w swoim życiu, że grałem w gry wyścigowe tak długo, aż po prostu nie byłem w stanie dłużej grać, bo mi po prostu ręce wysiadały. Pięknie. Boże, jaka zarąbista trasa. Zarąbista trasa w zarąbistym samochodzie. Został... No dobra, zostało jakieś pół kilometra. Myślę, że za chwilkę będziemy na miejscu. Widać już metę. Okej, dojechaliśmy. Tym razem bez jakichkolwiek problemów. No nieźle, nieźle, nieźle. Ile my tam z tej mamony zarobiliśmy za ten wyczyn? 8800. No nieźle, nieźle, nieźle. Mi się podobało. Świetna, świetna zabawa. No cóż, moi drodzy, no cóż, moi drodzy. Myślę sobie, że czas powoli kończyć. Widzimy się następnym razem.
w pierwszej z moich serii podróżniczych, a więc Route 66, droga 66, matka wszystkich dróg. Przejedziemy się nią całutką. Ona prowadzi oczywiście z Chicago do Los Angeles. Widoki będą, mam nadzieję, że widoki będą całkiem fajne. Przejdziemy przez kilka bardzo fajnych miast, które powstały właśnie dzięki tej drodze. Okej, słuchajcie, ja już zaczynam tutaj opowiadać o drodze 66. Wolę sobie to wszystko zostawić na właśnie na ten na te odcinki, bo to nie będzie jeden odcinek. Nie dam rady w ciągu pół godziny przejechać jej całej. Tym bardziej, że planuję tam się wybrać nie tusinkowym samochodem. Oczywiście możecie się spodziewać jakiegoś oldschoolowego amerykańskiego muscle cara, ponieważ jakiś inny samochód mógłby pasować właśnie do tego, do takiej wyprawy. Okej, moi drodzy, no cóż, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do ocenia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.